wprowadziły mnie trochę, może nie w okultyzm, co w jakąś ezoterykę. Ja zawsze tak uważałam, że jakieś tam energie są, jakieś byty, no nie, ale uważałam, że to nie jest, nie każdy ma do tego dostęp. Okazało się, że każdy może mieć dostęp i wystarczy tylko chcieć tak naprawdę. Było mega zimno, bo wtedy pamiętam, że przechodził huragan Ksawery. To było właśnie chyba 6 lat temu, czy 7. A ja po prostu wróciłam do domu, bo otwierałam okna na oścież, rozebrałam się, było mi tak gorąco. I cały czas po prostu widziałam czarną materię, która chce mnie zniszczyć. I wiedziałam, że jak tylko upuszczę moją głowę w dół, to po prostu umrę, bo dostanę wylewu krwi do mózgu czy cokolwiek, że po prostu zaraz umrę. I tak się zaczęło. Były lęki, były porządne lęki w nocy, takie śmiertelne lęki. Ja tak się bałam wychodzić nocą na pole, że jak musiałam przejść przez skrawek nieba nade mną, to ja biegłam. 10 metrów nie musiałam przebiec, bo bałam się popatrzeć w niebo, że coś zobaczę. Cześć, nazywam się Łukasz Luzar, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Sykomora Zacheusza. Dzisiaj moim gościem jest Sandra. Sandra jest mamą dwójki dzieci, chłopczyka i córeczki. Jest też szczęśliwą żoną. No i od kilku lat w ciągłym nawróceniu, jak sama powiedziałaś też o to przed o sobie. Też Sandra dzisiaj się będzie chciała podzielić tym, jak Jezus działa w Twoim życiu. Mogę powiedzieć, że dzwoniąc do Ciebie, bo modliłem się do Pana Jezusa właśnie, Panie Jezu, potrzebuję osoby do świadectwa, kogo mi skażesz. To jakby przypomniał mi sytuację z Sandrą, kiedy razem uczestniczyliśmy w seminarium Nowe Wiary, to było w 2018 roku, czyli kilka lat temu. Myśmy przez ten czas nie mieli kontaktu. Ja dzwoniąc do Ciebie, zadzwoniłem, mówię, Sandra, fajnie było, jakbyśmy nagrali to świadectwo. Ty mówisz, że właśnie miałaś takie pragnienie, więc wiesz, że to jest od Ducha Świętego. Więc tym bardziej fajnie, że dzisiaj się spotkaliśmy. I że będziesz się mogła podzielić swoim świadectwem. I tak na początku może zacznijmy od tego właśnie, jak ta przygoda z Panem Jezusem się zaczęła u Ciebie, jak to, tak ta budowa relacji u Ciebie z Panem Jezusem wygląda. Może zacznę od tego, że wychowałam się w rodzinie katolickiej, ale nie praktykującej. Rodzice zadbali o to, żebym miała komunię świętą, bierzmowanie, tak przystąpiłam w sumie do niego właściwie dlatego, że inni w klasie też przystępowali. Ja nie miałam takiego pragnienia, nie rozumiałam tego sakramentu. Po prostu był taką jakąś dalszą drogą w kościele, do której po prostu wszyscy dążą masowo, ale nic poza tym. Moi rodzice się rozeszli, gdy byłam mała. Tata był alkoholikiem. No i zaczęliśmy mieszkać właśnie z moją mamą i z moimi braćmi. Mam czwórkę rodzeństwa u mojego ojczyma. No a więc ta droga nie była taka, że żyłam z Panem Bogiem, raczej było to takie, no jak trzeba iść, to trzeba iść, ale nikt nad tym nie panował w domu, nie było takiego, idź, pomódl się. Umiałam się modlić, ale nie była to taka modlitwa sercem, ani żeby to była modlitwa w ogóle skierowana do Pana Boga. Raczej takie przymus, tradycja, coś w ten deseń. Okej. To co się stało w takim razie, że to nie Jezus, Pan Jezus się pojawił w Twoim życiu? No musiałam chyba sięgnąć dna, żeby on mi pokazał, że jest wspaniały i cudowny. Bardzo zaczęłam wcześniej pić alkohol, zaczęły się używki, marihuana. Bardzo szybko do mnie przyszło. Później okazało się, że będę mieszkać w internacie, chodziłam do szkoły plastycznej. A tam jak już po prostu poczułam wolność od rodziców, to zrobiło się no bardzo nieciekawie, jeżeli chodzi o alkohol i używki. Doszło do tego nawet, że zdarzało mi się podkradać pieniądze rodzicom i to bardzo często. Kiedy wracałam na weekend do domu, no to pierwsze w piątek szłam pić ze znajomymi z Dobczyc, a później wracałam i znowu tam piłam w Wiśniczu. Tak wyglądał tydzień w tydzień, że ciągle szukało się jakiejś uciechy w jakimś upojeniu. Upojeniu, jak nie narkotycznym, to alkoholowym. W Wiśniczu poznałam wiele fajnych osób, ale no były to osoby też, które no miały jakieś tam ziarno zła zasiane. Wprowadziły mnie trochę, może nie w okultyzm, co w jakąś ezoterykę. Ja zawsze tak uważałam, że jakieś tam energie są, jakieś byty, no nie, ale uważałam, że to nie jest, nie każdy ma do tego dostęp. Okazało się, że każdy może mieć dostęp i wystarczy tylko chcieć tak naprawdę. Ale nie polecam nikomu chcieć. No i co dalej? No jakoś to się tak potoczyło, że wpadłam w taki cuk. To ile to lat tak trwało? Takie życie właśnie w takim stanie? Mówisz, w takim stanie aż do
6 lat temu, czyli do 2015 roku, czyli miałam wtedy, ile miałam wtedy lat? 23, jakoś tak? 23 lata to miałam, czy 22, no jakoś tak na przełomie tych lat. Czy do tego internatu, tak? Zaczęło tak, się jakby to nasilać? Potem, jak już skończyłam szkołę, no to już wyleciałam tak w tango, że to było niewiarygodne. Po prostu dosłowny dramat. No i właśnie zaczęło się właśnie z tym okultyzmem, z tą ezoteryką bardziej. Zaczęło mnie to wciągać. Zaczęłam kupować różne kamienie, medytować z nimi, szukałam jakichś książek z ezoteryką, uzdrawienia kamieniami, energiami, kolorami. Doszło do tego, że kupiłam sobie karty Tarota. Były to karty o nazwie W niebo wstąpieni mistrzowie. Oczywiście Pan Jezus też tam był, była tam Matka Boża, byli tam inni święci, ale między tymi były jeszcze też bóstwa hinduskie, celtyckie, greckie, no i w ogóle wszelakiej maści. Kupiłam również tarota Święta Moc Archanioła Rafała, tarot do uzdrawiania ludzi. Oczywiście masowo stawiałam te taroty. Każdy, kto chciał, tylko to ja postawiłam. Ja nie mogłam rano się obudzić i żyć spokojnie, tylko od razu musiałam postawić sobie karty na nie. I to było tak po prostu uzależniające, że nie mogłam nic zrobić bez tych kart. Okej, czyli one dyktowały twoje, co masz robić w życiu, tak? Tak, dyktowały, co miałam robić i po prostu... A tym bardziej, że ja już nie robiłam nic, tylko ja żyłam swoimi, tylko i wyłącznie swoimi myślami, bo jak skończyłam szkołę, no to oczywiście dzień w dzień był dosłownie melanż, tak to nazwę. Prócz takich cięższych narkotyków, od których nie byłam jakoś bardzo uzależniona, ale Pan Bóg dał mi światło, że niszczą mnie, całkowicie mnie niszczą. Pochorowałam się. Moje jelita były całkowicie zniszczone przez narkotyki, przez lekarstwa, które brałam nagminnie, przez praktycznie po 3 roku codziennie brałam po 30 tabletek różnych leków, które całkowicie wyniszczyły moje jelita. I czułam to, cały czas czułam chłód w brzuchu, cały czas czułam bóle, nerwobóle. No i do tego jeszcze właśnie ta ezoteryka. Do tego dochodzili bioenergoterapeuci, reiki, medytacje. Sama tam próbowałam jakąś jogę. Oczywiście nie, na szczęście się nie wgłębiłam w nią bardzo, ale doskonale wiedziałam, o co chodzi. No i co dalej? No to jak się stało właśnie, że ten stan jakby się jakoś się przełamał? Co się wydarzyło, że z takich uwikłań dużych? Pierwszy stan był taki, kiedy przyjęłam jakiś zły narkotyk. No każdy narkotyk jest zły oczywiście, ale była potem taka okropna faza, bo nazwałabym ją trochę taką wplatającą się w duchowość. I byłam pewna, że umrę. Działało to na mnie tak potwornie fizycznie, że ja się żegnałam z tym światem, ale najbardziej się żegnałam z tym, że ja wiedziałam, że ja idę do piekła. Wiedziałam, że szatan zabiera moją duszę i wołałam do Boga, żeby mnie ratował. A Rafał, mój chłopak, powiedział, że wtedy wołam: Ojcze, ratuj mnie. Ojcze, ojcze, przyjdź do mnie. A Rafał mi powiedział, że twój tata nie żyje przecież. Umarł wiele lat temu. Mówię, że nie taki ojciec, ja chcę Ojca Niebieskiego. I w tej całej złej fazie zobaczyłam taki promyk nadziei. Było bardzo źle, bo czułam, że po prostu krew, tak, miałam takie ciśnienie krwi, że jak dotykałam swojego czubka głowy, to ja czułam, że ona jest taka napompowana, jak po prostu, jak balon dosłownie. Było mega zimno, bo wtedy pamiętam, że przechodził huragan Ksawery. To było właśnie chyba 6 lat temu, czy 7. A ja po prostu wróciłam do domu, bo otwierałam okna na oścież, rozebrałam się, było mi tak gorąco. I cały czas po prostu widziałam czarną materię, która chce mnie zniszczyć. I wiedziałam, że jak tylko upuszczę moją głowę w dół, to po prostu umrę, bo dostanę wylewu krwi do mózgu czy cokolwiek, że ja po prostu zaraz umrę. I strasznie się bałam. To było takie potworne uczucie i wtedy w sercu wołałam: Jezu, ratuj mnie. I już miałam tą głowę po prostu upaść w dół, a nagle ktoś podniósł mi tą głowę i zobaczyłam takim przesmykiem właśnie Pana Jezusa Miłosiernego. To po prostu jak taka, jak migawka dosłownie, no nie? No ale nie skończyło się to piekło dalej trwało. Zaczęłam przepraszać, bo już wiedziałam, że przyszedł Pan Zbawiciel i powiedziałam do mojego chłopaka: Rafał, ja będę żyła, ja jestem uratowana i że coś się dzieje. Ale za chwilę znowu przyszła taki szturm piekła na mnie i znowu czułam się bardzo, bardzo źle. I chciałam przemyć twarz zimną wodą, ale bałam się zamoczyć w ogóle twarz w wodzie, bo czułam, że jak przestanę oddychać na sekundę, to ja umrę. I znowu schwyciłam się tej wody, opłukałam twarz i w kranie zobaczyłam, że odbija się Jezus Miłosierny.
Mówię, dobra, Rafał, ja będę żyła, ja na pewno będę żyła. I faktycznie zaczęłam przepraszać wtedy, uświadomiłam sobie w ogóle masę moich grzechów. Nie wszystkich, tylko takich większych, na przykład, no największym było to, że kradłam. Że i powiedziałam wtedy, że oddam każdy grosz, który wtedy ukradłam. I to był taki wielki przebłysk w moim życiu, że do Pana Jezusa jakoś tak trzeba lgnąć. Ale minęła faza, wszystko minęło, zapomniałam o Panu Bogu. Zaczęły się właśnie kolejne książki, W niebo wstąpienie mistrzowie. Było tam nawet Ojciec Pio, Matka Boża, dużo świętych było, święty Franciszek z Asyżu i 90 innych demonów, którym się codziennie oddawałam. Codziennie modliłam się, żeby mnie otaczali swoją opieką, płaszczem, żeby mnie wspomagali w tym, w tym, w tym i w tym. No i tak się zatracałam. Często czułam czyjąś obecność przy sobie. Często się zawieszałam. W ogóle byłam taka nieobecna bardzo. Potrafiłam siedzieć z Rafałem, a nagle po prostu on do mnie mówi, a ja potrzebowałam chwili, żeby tak jakby zejść na ziemię, żeby móc mu odpowiedzieć. Takie to był takie, no dosłownie taki zawias. No i co się wydarzyło? Byłam chora, miałam zniszczone jelita, było mi ciągle źle, ciągle czułam jakieś dręczenia, że ktoś mnie wyrywa włosy z głowy, ktoś mnie szarpie, ktoś mnie budzi. Jakieś światełka pojawiały się w pokoju, uciekały przez okno. Do tego doszło właśnie, że też medytowałam i weszłam w tematykę UFO. Bardzo mnie to od zawsze pociągało, zawsze chciałam widzieć takie rzeczy, chciałam tego doświadczyć. Jak chciałam, tak zobaczyłam. Nie mówię, że widziałam jakichś kosmitów, ale widziałam dziwne zjawiska na niebie, które mnie totalnie pociągnęły, no nie? Aż do momentu, kiedy przy takim zjawisku poczułam się bardzo źle, tak, że przez 2 kilometry biegłam w takim pośpiechu, że myślałam, że umrę ze strachu. No i tak się zaczęło. Były lęki, były porządne lęki w nocy, takie śmiertelne lęki. Ja tak się bałam wychodzić nocą na pole, że jak musiałam przejść przez skrawek nieba nade mną, to ja biegłam. 10 metrów ja musiałam przebiec, bo bałam się popatrzeć w niebo, że coś zobaczę. I nie wiedziałam, czemu ten lęk się bierze. To było tak okropne i niemiłosierne. I pewnego dnia zadzwoniła do mnie koleżanka i spytała się, czy chcę jechać na Górkę Przeprośną. Ja mówię, ale co to jest ta Górka Przeprośna? No to sanktuarium Ojca Pio, tam jakieś są uzdrowienia czy coś. A mówię, że jadę, bez wahania. Powiedziałam, jadę. Od razu się popłakałam, bo już wiedziałam, że coś się wydarzy, coś wielkiego się wydarzy w moim życiu. I faktycznie tak się stało. Zajechałam tam, było mnóstwo ludzi, nie wiedziałam, o co chodzi. I miałam wrażenie, że ziemia, po której chodzę, jest po prostu święta. Że ja jestem, albo ja byłam tak bardzo brudna. Znaczy to na pewno, że byłam bardzo brudna i bardzo właśnie taka zniszczona przez ten grzech. Że po prostu zaczęłam tam płakać. Cały czas płakałam. Tam było spotkanie takiej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Ja chodziłam tam, rozglądałam się, nie interesowałam się, co tam kapłani mówią, były jakieś kazania, jakieś słowa, jakieś modlitwy. Za bardzo w to nie wchodziłam. Wiedziałam, że tam jest Ojciec Pio, a ja tak od zawsze jakieś miałam taki pociąg do Ojca Pio. Jakoś tak interesował mnie ten święty. Uważałam go faktycznie za świętego, za coś fenomenalnego. Niesamowitego w dzisiejszych czasach, no nie? I tak się wydarzyło właśnie, że poszłam ucałować jego relikwie, popłakałam się bardzo, znowu czułam, że coś wielkiego się wydarzy w moim życiu. I w momencie, kiedy wyszłam na pole, były jakieś modlitwy o uzdrowienie, uwolnienie i kapłanie coś mówią. Ja sobie myślę, no co to za kapłany, co oni w ogóle wiedzą o Bogu, no nie? Że przecież ja wiem, kim jest Pan Bóg, wy to jesteście takie robaki tam. Że wy nic nie wiecie. Taka byłam pyszna bardzo, no nie? I taka właśnie zaplątana w zło, czego jeszcze nie wiedziałam. A jeszcze przepraszam, jeszcze na dole, akurat jak byłam na dole w tym sanktuarium, ocałowałam relikwie, zaczęła się msza święta, więc stwierdziłam, że tam muszę chwilę pobyć. Skończyła się msza i poczułam takie pragnienie właśnie spowiedzi. Nie przygotowałam się w ogóle do spowiedzi, po prostu poszłam tak i zaczęłam mówić to, co mnie tak czułam, że jest złe we mnie i że chcę się tego pozbyć. Pierwszą moją pokutą był list do Rzymian. Cały. To jest list do pogan. Czyli centralnie do mnie. Bo byłam całkowitą poganką. Dla mnie grzech w ogóle nie istniał. Wszystko jest wszystkich. Nie ma kradzieży, nie ma zła, nie ma cudzołóstwa, bo takie coś w ogóle nie ma miejsca. Każdy może z każdym co chce robić i nie ma czegoś takiego. Także, że tak działa właściwie wszechświat, no nie, że wszystko jest dla wszystkich. No. No i wyspowiadałam się, dostałam tą pokutę, byłam strasznie taka, no,
wstrząśnięta tą pokutą, chociaż jeszcze nie wiedziałam, co to jest. No nie wiedziałam, że muszę poszukać tego w Piśmie Świętym, za które się mnóstwo razy zabierałam, ale nigdy. Bo otwierałam nieraz, właśnie jeszcze zanim się zaczęłam nawracać, nieraz otwierałam Pismo Święte i trafiałam na przykład na, właśnie to był chyba w liście do Rzymian, jest właśnie wzmianka o grzechu. No i tak czytam, że czemu grzech? Co to jest ten grzech? No nie, w ogóle to do mnie nie docierało, zamykałam Pismo Święte, szłam dalej. Tyle było z mojego czytania. Ale Pan Bóg jakoś już chciał pokazać, no nie, w tamtym czasie. No i wyszłam właśnie na pole i były modlitwa właśnie uzdrowienie i uwolnienie. Najpierw była chyba modlitwa uwielbiająca. No i tam kapłan mówił, żebyśmy unieśli ręce wysoko do Pana Boga, żebyśmy Go uwielbiali całym swoim sercem. I zaczęli śpiewać takie piękne pieśni, że Jezus zwyciężył, że pokonał śmierć. I ja tak chciałam unieść dłonie do góry, ale czułam, że jestem związana. Nie mogłam palcem kiwnąć. Tak spojrzałam na siebie w ten sposób, tak nie wiem, takim jeszcze tym swoim duchowym okiem, które otworzyłam przez ezoterykę. Czułam, że jestem związana i widziałam taki sznur, który mnie cały oplata. No i nie mogłam podnieść. Przede mną stała dziewczyna z takimi rozłożonymi rękami, uwielbiała Pana Boga i chciałam też uwielbić Pana Boga, bo wiedziałam, że Pan Bóg jest dobry. Zawsze jakoś tak chciałam odnaleźć Pana Boga, ale szukałam Go totalnie w złych miejscach. No i tak się zdarzyło właśnie, że chwilę później była modlitwa uwolnienia i były słowa pasania, że Pan Jezus uwalnia od okultyzmu, uwalnia od ezoteryki. No i wiele takich słów, które tyczyły się mnie. Wtedy poznałam, że to jest grzech. Nie rozumiałam tego zupełnie. W domu jak przyszłam, no to stwierdziłam, no trzeba to będzie wszystko zapakować i zniszczyć. Ale no trochę to jeszcze trwało, bo to jeszcze leżało chyba z miesiąc u mnie i tak sobie czekało, czekało na dobrą chwilę. No i też... No i tak właśnie bardzo pomału to trwało, bardzo pomału. Wtedy ja tak uważam, że to było pomału, ale tak patrząc teraz na to, że dalej się nawracam, to wszystko tak już trwa 6 lat, to było tak. Niektórzy mają dużo gorzej, ale na pewno też chwalę. No i co? Okej, okay, czyli tutaj jesteśmy na tym etapie, że właśnie już miałaś to pierwsze doświadczenie, wkracza, tak? Że już masz jakieś takie pragnienie, że możesz, chcesz się pozbyć tych wszystkich właśnie rzeczy, które gdzieś tam cię więziły. No i jakby to, jak to dalej z Panem Bogiem relacja potoczyła się, no bo tu miałeś jedno doświadczenie, że pojechałaś na górkę przeprośną, a teraz wracasz do swojego życia, do codzienności, nie? Jak teraz się tym odnalazłaś potem? I zrobiło się w mojej głowie wielki pytajnik, co się tak właściwie dzieje i co je mam robić. Chwilę później znalazłam się na mszy właśnie o uzdrowienie i uwolnienie w Myślenicach. Przyjął taki wspaniały kapłan z Brazylii, Antonello Cadu, o ile dobrze wymawiam. I też była modlitwa o uzdrowienie, uwolnienie. To była taka druga moja modlitwa. I znów Pan Bóg dał mi taką jakąś łaskę pokoju, kolejnego uwolnienia. Oczywiście w tym wszystkim cały czas się modliłam do Ojca Pio. I też... Przez to, że otwierałam tak dużo tych kanałów w ezoteryce w swoim ciele, no nie, oczywiście są kanały ezoteryczne, chrześcijanie takich kanałów nie ma i nie powinien mieć, nie powinien wierzyć w żadne takie rzeczy. Ja je pootwierałam właśnie, no dałam po prostu władzę szatanowi, żebym uwierzyła w to wszystko, że to jakoś działa. Działało, jeżeli dałam mu tylko taką wolę. I czułam się cały czas, jakbym przez mój kręgosłup przechodziła cały czas silna energia, która po prostu rozwalała mi duchowo kręgosłup od dołu. Miałam okropne bóle kręgosłupa na okrągło praktycznie. Nie były to takie jakieś fizyczne, tylko po prostu jakoś, nie umiem tego nawet określić. I czułam, że ta energia aż szła wręcz aż do kosmosu, no nie? Że to było takie silne i długie. I w pewnej modlitwie prosiłam Ojca Pio, żeby pomógł mi się od tego uwolnić. I faktycznie poczułam, że Ojciec Pio, tak jakby po prostu drut dosłownie zgiął to, włożył to do mojego serca, tak jakby zamknął to wszystko, no nie, jestem od tego całkowicie uwolniona. I poczułam w końcu, że ja mogę swobodnie myśleć, że ja nie słyszę mnóstwo myśli, słów jakichś innych ludzi, no nie. To na pewno nie były prawdziwe myśli i słowa, ale szatan chciał, żebym wierzyła w to, że tak jest. No i oczywiście... No i tak to się właśnie podziało, że Ojciec Pio mi pomógł po to pozamykać, pomógł mi się w ogóle modlić ze szczerą pokorą i całym sercem, żeby Pan Bóg mi darował moje winy. Bo wiedziałam, że przekazując wszystkie taroty, jakieś modlitwy ezoteryczne, jakieś takie błogosławieństwa, się modliłam nad jedzeniem do Kriszny, no i tego typu rzeczy, ja to rozsiałam na mnóstwo ludzi. Ja miałam mnóstwo znajomych i mnóstwo ludzi uwikłanych właśnie w tego typu historie i rzeczy. I bałam się właśnie, że
że przeze mnie wiele ludzi pójdzie do piekła, no nie? Że ich tak ostrułam swoimi słowami, swoimi historiami, bo też miałam różne wizje, inne różne doświadczenia takie mistyczne, no nie? I bałam się po prostu, że zniszczyłam po prostu tyle żyć ludzkich. I po prostu położyłam się na kolanach z głową przyklejoną do mojego materasa, bo miałam taki materas, na którym się zawsze modliłam. I po prostu miałam wrażenie, że mój język to jest jak czerwony dywan, który się owija wokół całej ziemi, że po prostu cały czas mówiłam do Pana Boga, mówiłam i przepraszałam Go. Przypominały mi się nawet takie drobne rzeczy, po prostu, których bym normalnie nie pamiętała, no nie? Taki rachunek sumienia sobie zrobiłam, taka byłam po prostu rozżalona w sobie, no nie? I nagle poczułam, że właśnie ten mój język oplata jak czerwony dywan całą ziemię, no nie? Poczułam, że Pan Jezus zwija ten dywan i mówi: zamilcz, milcz. Ja taka zdziwiona i nagle czuję, jak Pan Jezus dotyka mojej stopy i wyciera ją prześcieradłem, jak w Ewangelii, no nie? I ja oczywiście nie znałam nawet tak dobrze tych słów Ewangelii, ale powtórzyłam za świętym Piotrem: Panie, czemu ty mi stopy obmywasz? Przestań, no nie? Mhm. I tak wyrwałam te stopy tak nerwowo, no nie, nie żeby, bo to było cudowne uczucie, no nie, ale... Ale wtedy poczułam, że Pan Jezus całkowicie obmył mnie z takiej biedy duchowej i z tego wszystkiego powiedział, że On się tym zajmie. I faktycznie tak poczułam, że miałam na sobie mnóstwo krzyży, mnóstwo cierpienia innych ludzi, których mu nie oddawałam. On powiedział: oddaj mi to wszystko, czemu ty to trzymasz dla siebie, po prostu trzymasz i się tym przygniatasz. Oddaj mi to, ja to oddam. Ja poczułam taką swobodę w sercu, jakiej w życiu nie czułam, po prostu takie światło wstąpiło do mojego serca, że no chwała Bogu, bo to był taki gigantyczny przełom w moim życiu. Wracając do tych książek ezoterycznych, tarotów, wyszłam na pole pewnej nocy, żeby to spalić. I no nie chciało się to za bardzo palić, szczerze powiedziawszy, długo nad tym siedziałam. Miałam jeszcze taką dużą figurkę Buddy, którą mój ojczym przywiózł wiele lat temu z Chin. Ona była zrobiona z gipsu. Wiadomo, gips, nie wiem, miałeś kiedyś styczność, to się zaraz tłucze, rozwala się, to jest bardzo nietrwały materiał. Nie ta figurka, ta figurka była stworzona, nie wiem z czego, to był gips po prostu niesamowicie twardy. Wzięłam dłuto, wzięłam młotek i zaczęłam go rozwalać, no po prostu kawałek odpadł po prostu, ale tak mizernie, że po prostu aż się przeraziłam, no nie? Jeszcze uderzając w to, poczułam duchowo, że tak by coś w tym było, tak aż mi się zrobiło tak bleh, no nie? Poszłam stamtąd, stwierdziłam, dobra, wrócę dzień później z wodą święconą. Wody święconej w domu nie miałam, no bo jeszcze to nie były te czasy, żeby tak otoczyć się takimi rzeczami. No i nadszedł moment właśnie, że dzień później przyszedłem z tą wodą, kropię tego Buddę i gumowym młotkiem on się starł w pył. Nie było problemu, nagle po prostu się rozpuścił. To było niesamowite. Jeszcze taka była sytuacja, że też nie wiedziałam, czemu w ogóle buddyzm jest zły. Nie rozumiałam, modliłam się do Pana Boga, że przecież Budda to taka dobra nauka, każe kochać wszystkich, żeby wszystko było w takiej symbiozie, eleganckie, na niej. Nie rozumiałam, czemu to jest złe. Dzień później dostaję SMS-a ze świadectwem nawróconego buddysty. Wow. I nagle taka kotara z mojego mózgu, z mojej duszy spadła na niej i tak zobaczyłam szerzej znowu, no nie? No tak wyglądało, że byłam w takim ciasnym swoim otoczeniu, nie miałam takiej przestrzeni, nie wiedziałam co i jak, a nagle po prostu Pan Bóg otwierał kolejne drzwi do Niego. I też przepiękną łaską przy tym całym nawróceniu było to, że już po pierwszej komunii świętej, ja chodziłam do komunii raz na dwa tygodnie, może nawet rzadziej, bo wstydziłam się spowiadać. Miałam problem ze spowiedzią, bałam się spowiadać, bo kiedy wracałam po spowiedzi po komunii świętej, ja od razu sięgałam na przykład po bongo, paliłam marihuanę. No i moja łaska i światło w moim sercu w momencie, kiedy ja wciągałam tą chmurę marihuany, nikła. Czułam, że duchowo staje się czarna znowu, splamiona. I tak bardzo chciałam się uwolnić właśnie od tego nałogu, bo to był mój główny nałóg. Kiedy nie mogłam zapalić zioła, musiałam się upić, żeby zasnąć. I to tak dzień w dzień praktycznie, no nie? A żeby też mieć pieniądze codziennie na używki, trzeba było podkradać na okrągło. Też pracowałam, ale ciągle było mało tak naprawdę. Zgubiłam myśl.
Okej, okay, czy tutaj wiem, że tak, tutaj z tymi książkami już je spaliłaś, tak, czy tam je Tak, 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 rozwaliłaś, tak, tutaj jakby to rozwaliłam. zakończysz temat. Wtedy rozumiem, że jeszcze miałaś ten, jeszcze nauk się trzymał, tak, Tak, ten nauk alkohol marihuany na... mnie trzymał jeszcze przez około pół roku od pierwszej mszy o uzdrowienie, uwolnienie. Za każdym razem właśnie, no wracałam po Komunii Świętej. Aha, przepraszam, chciałam powiedzieć właśnie, że miałam Czyli chodziłaś przepiękną, co 2 tygodnie do komunii, tak? jakoś tak, miałam piękną łaskę, że przez te 2 tygodnie, pomimo tego, że nie przyjmowałam Pana Jezusa nawet co niedzielę czy tam częściej, miałam taką łaskę, że czasami czułam, że ta komunią mi pachnie w buzi. Albo czułam zapach krwi i to była taka żywa obecność Chrystusa, która dodawała mi sił, że On jest obecny i że On mnie nie potępia, On chce mnie dla siebie, że On chce mnie pociągnąć po prostu całym sobą. Co było też przepiękne, bo spotkało mnie mnóstwo przepięknych łask, właśnie takich, no może nie mistycznych, gdzie poniekąd tak. Ale wiem, że gdyby Pan Jezus nie dał mi tylu takich cukierków niebiańskich, to On by mnie nie pociągnął, bo szatan dawał mi równie dużo. Równie dużo po prostu takich wow, niesamowitych rzeczy, ciekawostek, no nie? Tak po prostu no Pan Bóg musiał pokazać jeszcze więcej i swojego miłosierdzia, dobroci, pokazać mi, że On daje mi za darmo, że On mnie uzdrawia. Właśnie po tych wielu modlitwach kręgosłup w ogóle przestał mnie boleć. Zostało to uzdrowione. Pewnego dnia pojechałam właśnie na modlitwy, na całą mszę i właśnie modlitwy tam niedaleko Częstochowy. I była właśnie modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie. I kapłan powiedział, żeby uklękły osoby ciężko chore. Ja uklękłam, ale wstałam, bo gdzie ciężko chore, przecież mi się nic nie dzieje. No nie? Ja już jestem zdrowa, wszystko jest okej, no nie? Oczywiście zapomniałam o moich jelitach, bo dla mnie ta choroba już była tak po prostu przyszyta do mnie, że ja już tego nie zauważałam, że ja już po prostu nie trawię. Ja chudnę, wyważyłam 45 kilo około, także bardzo mało jak na mój wzrost. Teraz ważę 60. No i wstałam, ale pierwsza osoba, na którą spojrzałam, popatrzyła mi głęboko w oczy i tak wskazała, uklęknij, uklęknij, no nie? Tak pomyślałam, no może jakiś znak, nie wiem, uklęknę. I podszedł do mnie taki pan, który śpiewał pięknie w chórze, bardzo pięknie, i zaczął modlić się, właśnie kapłan powiedział, żeby ludzie się modlili wstawienniczo nad tymi, którzy klęczą. I ten pan modlił się nade mną w językach, byłam zachwycona w ogóle modlitwą, jak to przepięknie brzmiało i ja już w ogóle byłam taka uniesiona tą modlitwą, że już mi nie było nic potrzebne. Ale nagle poczułam, że po prostu Boża siła mnie aż gniecie, że wchodzi we mnie i tak mnie gniecie i kumuluje się po prostu na tych jelitach. I bardzo, bardzo mocno to tak ściskało i tak nie wiedziałam, co się za bardzo dzieje. I nagle usłyszałam słowa spod ołtarza, jak kapłan powiedział, nie bój się, Pan Jezus teraz uzdrawia twoje jelita. I ja zaczęłam po prostu tam tak wyć, bo po prostu to czułam, że to ze mnie wychodzi, ta choroba, to ten cały ból w ogóle psychiczny, duchowy, który się z tym wiązał. I nagle poczułam takie przepiękne ciepło w brzuszku, po prostu w życiu takiego nie czułam. Tyle światła się przelało przez mój brzuch, że dla mnie to było niewiarygodne po prostu. Naprawdę, brałam w życiu mnóstwo, mnóstwo narkotyków i w ogóle dawały nieraz wielkie szczęście. Ale takiego szczęścia, jak Pan Bóg daje i miłości, to nic nie jest w stanie dać na świecie, nic dosłownie. I oczywiście już taka w ogóle uniesiona i wielbiąca Pana Boga. Oczywiście Pan Bóg zawsze z uzdrowieniem cielesnym łączy uzdrowienie duchowe. I poczułam, że położył mi jeszcze swoje dłonie na moim sercu. Moje serce też zostało w tym wszystkim uzdrowione. No to była niewiarygodna i przepiękna łaska. 3 miesiące później już mi przybyło 3 kilo, gdzie nie mogłam praktycznie przytyć. No i też, że 3 miesiące później wydarzyły się kolejne piękne chwile, bo też pojechałam znowu na modlitwę i stałam w takiej bardzo długiej kolejce do spowiedzi. I chciałam właśnie wyzbyć się palenia marihuany i wiedziałam, że ja sobie nie daję po ludzku rady. No nie jestem po prostu tak uzależniona, że nawet nie wiedziałam. Ludzie mówią, nie da się uzależnić od marihuany. Da się, bardzo dobrze da się i to jest taka niewola, że współczuję wszystkim, którzy próbują własnymi siłami się wydostać. I poszłam do tej spowiedzi. Oczywiście siedział tam taki starszy kapłan. Ja byłam przerażona, jak na niego patrzyłam. Sobie myślę, Boże, ale on będzie surowy, zrózga mnie tam. Że po prostu, wyjdę po prostu zniszczona z tej spowiedzi. No ale podchodzę i on tak mówi, no słucham, co cię tu sprowadza? A on mówi, no co? No marihuana, że nie mogę, nie zaczęłam płakać, że nie mogę przestać palić, no nie? Mówi, ale dziewczyna, jak ty się będziesz bała, to dajesz siłę szatanowi, tutaj nie ma co się bać, musisz to oddać Panu Bogu. Mówi, powtórz za mną.
wierzę w Boga, od dzisiaj nie palę. Tak, wierzę w Boga i pustka w głowie. Zapomniałam, co powiedział. Mówię, powtórz jeszcze raz. Wierzę w Boga, od dzisiaj nie palę, a ja wierzę w Boga, ale dzisiaj nie palę. Jeszcze raz, wierzę w Boga, od dzisiaj nie palę. A ja tak nagle w końcu zapamiętałam te parę słów. Wierzę w Boga, od dzisiaj nie palę. I już chciałam mówić kolejne grzechy. Mówię, idź w pokoju. I ja poczułam taki pokój i poszłam. Miałam jeszcze mnóstwo grzechów. Chciałam wszystko powiedzieć po prostu, co mi leżało na sercu. Ale po prostu Pan Bóg już mi... On po prostu chciał mi zabrać ten grzech. I On go tak zabrał, że wróciłam do domu. Miałam jeszcze mnóstwo zioła. Nie ukrywam tego, ale jeszcze pojechałam tam z moim chłopakiem, no i z naszym przyjacielem właśnie na to spotkanie. I cały czas trzymałam się w drodze powrotnej do domu, że wierzę w Boga, do dzisiaj nie palę. Wiedziałam, że będzie ciężko, bo wejdę do domu i no i wiem, co mnie czeka. No ale zeszłam jeszcze na chwilę tam na dół do mamy porozmawiać i wchodzę do góry, wchodzę do łazienki, a mój chłopak i jego kolega, nasz kolega, siedzą tacy. Tak się patrzę, wierzę w Boga, od dzisiaj nie palę. I byłam wolna, naprawdę nie kusiło mnie nawet, bo patrząc na nich, jak się po prostu zniszczyli, to nawet nie chciałam. Wiedziałam, że jeżeli bym zapaliła, to straciłabym to wszystko, tą wielką łaskę, którą Pan Bóg mi dał, to wielkie światło, bo wiedziałam, że za każdym razem, kiedy wcześniej się nie udawało i sięgałam po marihuanę, to po prostu traciłam pokój, traciłam to ciepło w sercu, robiło mi się zimno, czułam się taka skurczona, wystraszona. Wiedziałam, nie chcę tego już więcej tracić. Ale że byłam też uzależniona od alkoholu, no to zdarzało się też pić. I tak samo było z alkoholem. Jak tylko wypiłam nawet łyk piwa, od razu robiło mi się zimno w sercu, więc no to był post. Post, wielki post. Do tej pory ja nie potrafię pić alkoholu, bo mnie to od razu wciąga i no i jakoś przy dzieciach, w całej swojej sile w Panu Bogu udaje mi się po prostu żyć na luzie. Na luzie jest bez alkoholu. Bez alkoholu, tak. No i co dalej? No i dalej zaczęło się właśnie droga nawracania. Chciałam właśnie pójść całą sobą z Panem Bogiem, ale mieszkałam też z moim chłopakiem, no nie? No to od razu no spowiadam się, no ale to tak nie może trwać. Usłyszałam kiedyś świadectwo, że mieszkanie przed ślubem, no to nie jest plan Boży, no nie? Tak nie ładnie. No jakoś mnie to tak bardzo uderzyło, że faktycznie wróciłam z modlitw, wróciłam z kościoła i powiedziałam do swojego chłopaka, że on wtedy mieszkał u mnie, że ja tak nie mogę żyć, że ja nie mogę iść do spowiedzi, ja nie mogę żyć z Panem Bogiem, jeżeli będziemy żyli tutaj razem. I chcę, żeby się wyprowadził, że będziemy dalej razem, będziemy z nim chodzić, ale ja muszę być z Panem Bogiem, bo On ma dla mnie wielką łaskę i ja tego potrzebuję. Ja potrzebuję z Nim żyć, bo ja w końcu czuję pokój i szczęście w sercu. Że tyle lat po prostu takiego cierpienia, depresji, lęku, że w końcu ktoś mi dał to, czego szukałam całe moje życie tak naprawdę. No tak, nieciekawie. Nieciekawie się zrobiło. No ale jakoś to tak przyjął. Nie powiem, że wyprowadził się z dnia na dzień, bo też trzeba było przygotować jego rodziców, że on wróci do domu, bo byliśmy wtedy bardzo młodzi, mieliśmy po 23-22 lata, on jest ode mnie rok młodszy. Jakoś tak się potoczyło. No i chciałam też bardzo, żeby się nawrócił. I... Ciężko to szło. Wiedziałam, że on tego nie chce, on tego nie czuje. On był wewnętrznie bardzo zły na mnie. Ja czułam taki gniew na sobie, że dopiero po latach właśnie rozmawiałam z nim na ten temat i mówił, że faktycznie, że było wtedy źle. Wy razem byliście uzależnieni, bo on też tak, z tobą też tam działał. No i też Pan Bóg dał mu łaskę uzdrowienia i uwolnienia właśnie od narkotyków, od marihuany. Pomógł mu z tego wyjść. Nie pamiętam nawet, czy tak, może nie tak szybko jak ja, ale jakoś to poszło, na pewno poszło. No i dochodzimy do momentu, kiedy już mieszkamy osobno i możemy budować na nowo naszą relację. Taką bardziej zdrową, bo nie byliśmy jakimś takim radosną parą. Znaczy byliśmy radosną parą, ale na swój sposób, ale było tam bardzo dużo toksyczności. Bardzo, bardzo dużo. No i że tak wyszło, że chciałam bardzo do Medjugorje. Miałam takie silne pragnienie w sercu, żeby tam jechać, a Rafał chciał za to jechać nad morze. Jak tu pogodzić razem wakacje, no nie? Oczywiście wiadomo było, że wynajmiemy dwa pokoje, no nie?
i żeby jakoś to pogodzić. Ale przechodząc właśnie do psa obok naszego kościoła, zobaczyłam, że jest wywieszona pielgrzymka do Medjugorje. 4 czy 5 dni w Medjugorje, a potem 6 dni nad Morzem Chorwackim. Ja sobie pomyślałam, no to fajnie, tak możemy to pogodzić jednak, możemy to pogodzić. No i mówię do niego, że jest fajnie i ty może się ubogacisz, ja się ubogacę, ty wypoczniesz, ja wypocznę i będzie fajnie. No i udało się, pojechaliśmy. Ja tam pojechałam z myślą, że Pan Bóg mnie dalej uzdrawiał i uwalniał, bo dalej czułam się, znaczy byłam uwolniona w pewien sposób już duchowy od tej ezoteryki, ale gdzieś dalej te rany, jakieś tam działania złego we mnie pozostały. No i zajeżdżając do Medjugorje, no to tam był oczywiście cały ten plan, to wszystko. Jakoś tak wewnętrznie poszukiwałam Matki Bożej, poszukiwałam Pana Boga. No i sama poszłam właśnie na mszę dla Polaków. I pamiętam, że było takie kazanie, bo tak nie wiem, przyjechałam tam i nie mogłam się w ogóle odnaleźć. Nie wiedziałam, co mam robić w tej Medjugorje. Tak myślałam, że przyjadę i nagle będzie objawienie przede mną. Że to będzie jakiś boom. A tu tak cisza, spokój. Nic się nie dzieje, modlitwy, msza. Okej, okay, no niech będzie, no tak bardzo prosto, no nie tego się spodziewałam zupełnie. Myślałam, że faktycznie nie będzie grom z jasnego nieba. Ja zostanę po prostu rozjechana na ziemi, no nie, Pan Bóg mi obdarzy łaską wolności, szczęśliwości i w ogóle pójdę do nieba zaraz. Ale tak się nie stało. Stało się właśnie dosyć ciekawie, bo poszłam na tą mszę i tam były osoby, które właśnie przyjechały razem z nimi autokarem. I podczas mszy ja w sercu zaczęłam bluźnić i używać wulgaryzmów na tych ludzi dookoła mnie. To było takie trochę niezależne ode mnie. I kapłan prowadząc właśnie kazanie mówił, że każdy tutaj po coś przyjechał, a po co ty tu przyjechałaś, po co ty tu przyjechałeś? I ja po prostu z takim płaczem w sercu, że przyjechałam, Panie Jezu, żebyś mnie uwolnił, żebyś mi dał drogę, no nie? Żeby to się wszystko naprostowało. Strasznie się popłakałam, bo wiesz, masa wulgaryzmów tego wszystkiego we mnie, a zaraz była Komunia Święta i nie wiedziałam, czy ja w ogóle mogę iść do tej Komunii Świętej, czy nie powinnam iść. Koniec końców poszłam, bo stwierdziłam, że, no, że te wszystkie to nie było zależne ode mnie, to po prostu napływało po prostu siłą przeze mnie. Poszłam do Komunii Świętej, wyszłam od razu, poczekam za zakrystią, aż kapłani wyjdą, żeby któregoś dołapać, żeby po prostu opowiedzieć mu, żeby ktoś mi pomógł się nakierować w życiu. Tym bardziej, że nie miałam żadnego kapłana, który by mi jakoś szczególnie pomógł. No i przyszedł właśnie jakiś kapłan pierwszy, lepszy, wzięłam go za rękę i mówię, że musimy porozmawiać. Usiedliśmy na ławce, opowiedziałam mu swoje życie. No i on powiedział, że no przykro mi, nie jestem egzorcystą, nie pomogę ci, mogę się pomodlić z prośbą o uwolnienie, ale nic więcej. Musisz wrócić do Polski i szukać egzorcysty. Mówi, że to na pewno nie będzie łatwe, że jak wrócisz do Polski, to wszystko się będzie działo tak, że po prostu egzorcyści nie będą odbierać telefonów, nie będzie terminów, nie będzie tego tamtego, no nie, że po prostu to będzie się cały czas sypać, no nie, ale musisz być wytrwała. I faktycznie wróciłam do Polski. Poprosiłam kapłana, żeby, no, którego najczęściej się spowiadałam, żeby mi pomógł z tą sprawą, że było takie rozeznanie, że to jest potrzebny egzorcysta, że po prostu, że będę się męczyć, dopóki ktoś mi tak szczególnie nie pomoże. No i kapłan mi dał tylko numer do kurii i na tym się skończyła jego pomoc. No i zadzwoniłam do kurii, oczywiście mówię, że było rozeznanie, że potrzebuję pomocy. No i tutaj pani powiedziała w sekretariacie, że no, najbliższe terminy za 2-3 miesiące, że bardzo słabo, że raczej nie ma kapłana, który by mi pomógł nagle. Ale mówię, niech pani zadzwoni do takiego kapłana tam też z Krakowa, on jest egzorcystą, dam pani numer. No i faktycznie wziąłam numer, zaczęłam wydzwaniać, nikt nie odbiera. Pierwszy tydzień, drugi tydzień, no dzwoniłam nie codziennie, no nie, ale co jakiś czas dzwoniłam. Już byłam trochę taka zrezygnowana. No i modliłam się do Pana Boga, żeby dał taką łaskę. Potem zaczęłam wątpić, że może sobie wymyślam, że może jakieś... Po co mi egzorcysta? Przecież żyje, nic mi się nie dzieje, no nie, już Boże, może bez przesady. No ale co, poszłam na modlitwę do Matki Bożej, nieustającej pomocy, na mszę świętą tej do nas, do Dobczyc. I powiedziałam do niej bardzo prosto, Matko Boża i Panie Jezu, jeżeli chcecie, żebym poszła do egzorcysty, to mi to załatwcie. Po prostu, jeżeli wyjdę z tego kościoła, wykręcę numer, to kapłan odbierze. I tyle. Oddałam to i tyle. Po prostu jeszcze tam się może roztrwaniałam, bo jest tak dużo, myślę. Ale faktycznie wychodzę z kościoła. Serce mi drży, no bo znowu wyzwaniać, prosić się. Dzwonię i nagle halo. A wyżę, no szczęść Boże, ja chciałam się poprosić o modlitwę. Dostałam takie rozeznanie. No, jak masz na imię? Sandra. Sandra. Wiesz co, no teraz są Światowe Dni Młodzieży, więc
nie bardzo jest czas, może za parę miesięcy. Ja mówię, no dobrze, no to trudno, no nie? Mówię, a wiesz co? Przyjedź jutro na 13. I tak dzień później już byłam u egzorcysty. I tak, faktycznie egzorcysta prowadził mnie raz w miesiącu, była taka modlitwa o uzdrowienie, uwolnienie, rozmowa, koronka do miłosierdzia Bożego. Jakby ktoś był ciekawy, nie działo się jakieś nie wiadomo jakieś rzeczy. Nie byłam opętaną osobą, ale byłam osobą zniewoloną przez zło po prostu. To zło nie dawało mi swobody działania, swobody serca, właśnie tak jak mówiłam, takiego nawet tych przekleństw, tych brzydkich słów, które nawet były podczas modlitwy, nie było to całkowicie zależne ode mnie. To po prostu napływało i pchało się, no nie? Pan Bóg no, uwalniał mnie, nie od razu mnie uwolnił. W międzyczasie pamiętam, że pojechałam właśnie tam niedaleko Częstowy też na modlitwy i kapłan mówił, żebyśmy się modlili o kierowników duchowych. Że każdy powinien mieć takiego spowiednika, do którego zawsze wróci, który zna twoje życie, który będzie umiał ci mądrze doradzić. A nie, że za każdym razem idziesz do innego kapłana i każdy po prostu z innej beczki, no wiadomo, Pan Jezus jest jeden i przez każdego kapłana w konfesjonale działa ten sam Pan Jezus, ale też są to ludzie, no nie, i każdy inaczej to zobaczy. A takie czasem wyrywkowe spowiedzi, no, u jednego kapłana jest lepiej. Mhm. Od razu wie i umie pokierować, co dalej. Także pomodliłam się o tego kapłana, żeby Pan Bóg mi dał. Oczywiście, no tutaj w mojej okolicy nie widziałam takiego, który by mi pomógł, tak żeby miała do niego blisko, żeby miał czas dla mnie, żeby miał do mnie cierpliwość i miłosierdzie. No i jakiś czas później dzwoni do mnie koleżanka, którą poznałam właśnie w Medjugorje. I mówi, Sandra, wiesz co, niedaleko, bo ona mieszkała właśnie 10 km ode mnie. Mówi, że w mojej miejscowości otwiera się wspólnota charyzmatyczna, odmy w Duchu Świętym. I jest kapłan, który właśnie posługiwał we wspólnocie, do której ja jeździłam. No i zapraszam cię, żebyśmy coś działali. I faktycznie, jak zobaczyłam tego kapłana, to od razu już chciałam z nim porozmawiać, bo chciałam mu wszystko powiedzieć, jak to Pan Bóg w moim życiu działa, że potrzebuję tej spowiedzi, komuś wszystko opowiedzieć, całą tą historię, bo było mi z tym bardzo ciężko. No wiadomo, jak miałam mnóstwo znajomych, nagle po prostu wszyscy się rozpłynęli. Został tylko Rafał i druga moja przyjaciółka, z którą nawracałam się równolegle. Ona mnie podciągała, ja ją podciągałam i tak się po prostu za każdym razem jakoś nasze życie duchowe się przeplatało. Jest to moja bardzo, bardzo dobra przyjaciółka, która właśnie to ona do mnie zadzwoniła, że jedziemy do sanktuarium Ojca Pio, a nie na Przeprośną Górkę. No i faktycznie udało mi się porozmawiać z tym kapłanem, poprosiłam go o kierownictwo duchowe, zaczęłam się u niego spowiadać, to też był, wtedy był młodym kapłanem, dopiero wyświęconym, bardzo dobrym dla mnie na pewno i cierpliwym. No i tak się to toczyło właśnie pomału, że on też modlił się nade mną właśnie o uzdrowienie, kiedy właśnie no już egzorcysta stwierdził, że on już swoją robotę zrobił, to tak nasz kontakt po prostu się szybko się urwał, no nie? Jego rolę przejął właśnie ksiądz Michał. Długo się nade mną modlił, w ogóle często miałam tak podczas modlitwy, że o uwolnienie, o uzdrowienie, kiedy ksiądz Michał się nade mną modlił. Nawet jeżeli on się modlił od siebie z parafii, a ja siedziałam u siebie w łóżku i po prostu płakałam w poduszkę, to jak on się nade mną modlił, to ja na przykład czułam ból. Czułam ból duchowy, że Pan Jezus do mnie przychodzi, ja tego Pana Jezusa cały czas odtrącałam, że zostaw mnie, ja po prostu w tym swoim cierpieniu lubię być, no nie? Że ja lubię po prostu, żeby ten, no nie wiem, takie przychodziły złe myśli podczas właśnie takiej modlitwy o uzdrowienie. Po prostu takiego chęci po prostu umrzeć, rozpuścić się, zginąć i tego typu myśli. Oczywiście podczas każdej takiej modlitwy, potem jak już się kończyła modlitwa, ja czułam pokój serca, kolejne uwolnienie, jakieś w ogóle znaki tego uwolnienia. Na przykład wtedy, kiedy ksiądz Michał się modlił nade mną, u siebie, ja byłam u siebie, czułam, że na przykład mam przy sobie przyczepione jakieś nitki. Ja czułam, że te nitki są przecinane, no nie? Tak jakby więzy duchowe, no nie? No i tak to się działo pomału. Dużo odbyłam takich modlitw, spowiedzi, takiego no wychodzenia pomału, bo nie było łatwo, było bardzo trudno. Czasem, kiedy już myślałam, że już jest spoko, no to potem wychodziło kolejny jakiś temat do przerobienia. No i co? No i kolejny... jeszcze, przepraszam, wrócę do Medjugorje i do naszego wypadu właśnie na Chorwację, nad morze. W tym wszystkim... nie miałam w ogóle zielonego pojęcia. Poszłam z Rafałem pewnego wieczoru na spacer. Wyprowadził mnie na wysoką wieżę w Omisiu w Chorwacji. Tam mi się oświadczył.
Oczywiście Rafał się już nawracał właśnie. Dla niego to też było trudne, bardzo niezrozumiałe. Ale no to była taka miłość Pana Boga w nas, że po prostu pomimo tego wszystkiego no my chcieliśmy być razem. Chociaż ja nie powiem szczerze, cały czas myślałam o tym, żeby iść do zakonu. Odkąd zaczęłam się nawracać, jak poczułam miłość Pana Boga w sercu, miłość Chrystusa, ja cały czas myślałam o tym, żeby Rafała zostawić, ale jakaś po prostu no coś mi nie dawało. Nie dawało mi go zostawić, bo tak się bałam, że jeżeli ja go zostawię, to co, jeżeli on wróci do złych nawyków, będzie źle. Nie wiem, jeżeli taka jest wola Pana Boga, to że mam być z nim razem, żebyśmy byli zbawieni, że taka właśnie droga, to ja się w pełni temu oddaję. Ale codziennie myślałam o tym, żeby iść do zakonu. Kiedy ja klękałam do modlitwy, to ja czułam pokój i miłość Pana Boga w swoim sercu. Cały czas czułam ciepło i no nie chciałam się po prostu oddawać czemuś innemu. Po prostu chciałam całe życie już spędzić na kolanach w modlitwie. Oczywiście no ksiądz Michał mówił, że no osoby takie zniewolone, no nieraz co, jeżeli pójdę do zakonu, okaże się, że jestem zniewolona i zły chciał, żebym była w zakonie, a na przykład dane mi było, moim powołaniem jest małżeństwo, no to co wtedy, no nie, że trzeba jakoś tak dotrwać do tego wszystkiego. I faktycznie pewnego wieczoru zdarzyła się modlitwa, gdzie zostałam całkowicie uwolniona od tego zła, tej ezoteryki, tego złego patrzenia, bo ja nie wiem, jakieś miałam cały czas takie złe myśli, złe patrzenie na ludzi i to nie było zależne ode mnie właśnie. I kiedy się kapłan nade mną modlił, to tak trzepałam głową, że aż mi okulary spadły. Nie wiem, jakiś taki, to był taki jakiś motyw uwolnienia. I pamiętam wtedy, to było czytanie wtedy, jak Tobiaszowi spadł gnój z oczu. Nie wiem, czy kojarzysz takie coś z Pisma Świętego? Czy Tobiasza kojarzy, ale nie wiem, ja sobie nie pamiętam teraz dokładnie, ale wtedy ksiądz Michał mówił, że Pan Bóg ściągnął teraz gnój z moich oczu. I to było takie, no faktycznie. Wtedy od razu mi się po prostu, wzrok mi się poprawił, w sensie taki duchowy, że tak lepiej mi się patrzyło, luźniej mi się myślało, nie miałam takich natrętnych, złych myśli. No oczywiście, no nie mam tak, że codziennie jestem, nie wiem, w ekstazie, super szczęśliwa, no nie jest tak pięknie, bo każdy jest codziennie kuszony i po prostu, no zło się zawsze będzie biło nas, ale no dało mi to głęboką łaskę uwolnienia. A więc byłam już zaręczona. Cały czas się biły we mnie myśli właśnie, żeby iść do tego zakonu, żeby się poświęcić całkowicie modlitwie. I no ciężkie, to było bardzo ciężkie, ciężki orzech do zgryzienia. Ale poczułam, że faktycznie, że małżeństwo to będzie to, czym faktycznie mogę się przysłużyć Panu. Teraz, kiedy jestem w małżeństwie, faktycznie czuję, że to jest wielki krzyż. Że to jest wielkie zadanie do sprostania, że to jest ciągłe pole bitwy. I trzeba ciągle po prostu walczyć o tą relację z mężem, żeby ona była prawidłowa, żeby nie zatracać się w naszych ułomnościach, w naszych słabościach, tylko właśnie patrzeć zawsze i sobie przebaczać. To jest właśnie najważniejsze. I tak, doczekaliśmy się dwójki wspaniałych dzieci. Mam nadzieję, że będzie więcej, jak Pan Bóg da. I co? Jak teraz właśnie ta codzienność wygląda teraz po tych, no miałeś niesamowite przeżycie, tak? Pan Bóg cię mocno pociągnął, też to nie trwało, czasami można słyszeć świadectwo, że na przykład, nie wiem, jest właśnie jakieś zniewolenie i pstryk i nie ma tego tak, zniewolenia. Natomiast tak mają, mnie to trwało długo. Natomiast u ciebie to widać było, że trwało długo. Trwało latami I stopniowo z różnych rzeczy, bo też czasami, tak jak mówiłaś o marihuanie, to akurat było tak, nie? Tak. Natomiast inne rzeczy też to trwało. Natomiast właśnie jak teraz wygląda ta relacja, bo jesteś w małżeństwie, są dzieci, jak wygląda ta relacja z Panem Bogiem i jak w codzienności z Panem Bogiem żyjesz? Tak. No właśnie, mówiłam o tym pięknym cieple w sercu i skupieniu na modlitwie. Kiedy weszłam w małżeństwo, to ciepło znikło. I taka byłam oburzona. Znaczy czasem było, jak się modliłam, no nie ta łaska takiej bliskości, skupienia na Chrystusie, ale nagle po prostu takie zostało mi to odebrane i byłam zbulwersowana i byłam zła. Zła byłam, że czemu zostało mi to odebrane, że tak było pięknie, no nie, czemu mi to Panie Boże odbierasz, no nie. I długo się zastanawiałam i kiedyś uklękłam właśnie w takiej ciszy i dostałam olśnienia, że Pan Jezus wziął mi to ciepło w sercu i tą łaskę takiej, tej koncentracji, tego wszystkiego, po to, żeby mnie gardziła Rafałem. Bo kiedy ja po prostu całkowicie skupiałam się na Panu Jezusie, to Rafał dla mnie był taki, no
piąte koło uwozu, no nie? Ja chciałam być tylko dla Chrystusa, a nagle Pan Chrystus, Pan Jezus powiedział mi, że mam kochać Jego w rafale, no nie? Mhm. I faktycznie zrozumiałam, że gdybym ciągle patrzyła na Jezusa, to znaczy no, ciągle na Niego patrzę, ale nie w ten sposób, to moja relacja z Rafałem byłaby zła. Nie byłaby tak piękna, jaka jest teraz na pewno. No tak uważam właśnie, że Pan Jezus, dobrze, że mi to wziął, bo mogę się skupić w tym, że Pan Jezus jest w Rafale, a nie jest obok w moim sercu. Ty Rafał jesteś Rafał, a Pan Jezus jest tutaj, no nie? Tylko Pan Jezus jest w Rafale. I mam wielbić właśnie Pana Jezusa w Rafale. No i to jest właśnie to najpiękniejsze, no nie? No i też, odkąd pojawiły się dzieci, no to jest taka wielka pokusa, że dziecko jest moje, no nie? Oczywiście Pan Bóg daje nam dzieci, to jest Jego dar i my jesteśmy faktycznie opiekunami dzieci na ziemi. A nie, że dziecko jest moje, ja nim rządzę, tak jak mi się żywnie podoba i taki snobizm, no nie? To jest bardzo złe podejście i ja swoje dzieci i w ogóle naszą rodzinę ofiarowaliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi, żebyśmy właśnie wychowali nasze dzieci na chwałę Bożą. To jest bardzo ciężkie, no bo każdy jest słaby. Ja myślałam, że wejdę w małżeństwo, urodzę dzieci i ja będę matką i żoną doskonałą. Kurczę, ale się pomyliłam. Nie jest tak pięknie. Codziennie po prostu, jak myślę o swoich takich ułomnościach, no nie, że potrafię być złośliwa, no nie. No to nie jest tak łatwo i widzę, no i to jest piękne, bo właśnie w naszej relacji z Rafałem i w mojej z dziećmi widzę to lustro, no nie? W czym jestem niedoskonała, no widać w czym mogę się poprawiać. No to jest taki mój pierwszy motor, żeby iść do spowiedzi, naprawiać to, co się narobiło i żeby się doskonalić. No to jest przepiękne w ogóle, że no po pierwsze ta łaska spowiedzi, a po drugie że te dzieci właśnie dają nam to wszystko. I Rafał też to na pewno dostrzega. Także no, droga w małżeństwie z dziećmi jest przepiękna, ale też nie jest drogą łatwą. Ja chciałam się właśnie spalić właśnie w zakonie, wypełnić się po prostu całkowicie, a teraz mam wielką i ciężką drogę w małżeństwie i bardzo się z tego cieszę, chociaż no, nie jest to zawsze kolorowe, wiadomo. No, człowiek nieraz jest zmęczony, wyczerpany. Chciałby po prostu się położyć i mieć święty spokój. No nie, a już przy takich maleńkich dzieciach nie jest tak kolorowo. Jedno płacze, drugie płacze, jedno to, drugie tamto. No nie. Bo mój synek ma teraz 2 lata, a córeczka ma 5 miesięcy. Także no to jest takie, no bywa bardzo intensywne. Też jak to rozmawialiśmy wcześniej, przed nagraniem, to mówiłaś właśnie, że o te dzieci się modliliście, tak? Razem tak, z mężem. Tak. Też tak. Tak, bo jak byliśmy właśnie na rekolekcjach, zrobiliśmy sobie sami rekolekcje w Medjugorje właśnie 3 miesiące przed ślubem i spotkaliśmy taką piękną kobietę, Gabrysię, i mówiłam właśnie, bo ja byłam zakochana bardzo i dalej jestem w Cyrylu i Metodym. No i mówię właśnie do Gabrysi i do naszego księdza Michała, że jak będziemy mieć bliźniaki, to będzie Cyryl i Metody. A Gabrysia na to mówi, że no Sandra, to nie jest tak, że no dzieci się robi czy coś tam. O dzieci trzeba się modlić przede wszystkim, że dzieci to jest dar Boży. Ja tak, no faktycznie, no bardzo pięknie powiedziała, aczkolwiek byłam zła, że mi zwróciła uwagę. Ale faktycznie zaczęliśmy z Rafałem modlić się, chyba w ten sam dzień albo już dzień później, dziesiątką. Mówię do Rafała, no za dzieci, za te dzieci, które Pan Bóg nam kiedyś da, będziemy się modlić. I bardzo długo się modliliśmy, żeby te dzieci były nam dane. Ale kiedy stwierdziliśmy, że to jest ten moment, żeby dziecko przyszło na świat, to faktycznie Pan Bóg nam je od razu dał. To było przepiękne, bo bałam się, że będę miała trudności, że no nie wiem, cały czas miałam takie jakieś lęki. Lęki przed macierzyństwem, przed ciążą. Cały czas się bałam, że coś się wydarzy. A to Pan Bóg wszystkim się zaopiekował, dał nam no, na szczęście nie bliźnięta, bo teraz widzę, że nie byłabym na tyle silna. Chociaż z Panem Bogiem wszystko można. Dał nam syna, Cyryla. Od razu było wiadomo, że będzie Cyryl, jak się tylko dowiedzieliśmy, że będzie chłopak. I tak, to bardzo, bardzo byliśmy wdzięczni i wydaje mi się, że praktycznie codziennie się modliliśmy o to, że Pan Bóg nas obdarzył dzieciątkiem. Następną sytuacją było, że właśnie stwierdziliśmy, że już jest czas na drugie dzieciątko. Modliliśmy się za to dzieciątko. No i wyszło tak, że byłam pewna, że już będę w ciąży. Okazało się, że w ciąży nie jestem. Byłam tak zdumiona i było mi wewnętrznie przykro, że może, nie wiem, że coś źle robię, że nie dostanę tego drugiego dzieciątka. I poszłam do Matki Bożej Dziekanowskiej, to jest taka parafia zaraz niedaleko mojego domu.
tam jest Matka Boża Macierzyńska, od macierzyństwa. I poprosiłam Matkę Bożą, żeby nam ofiarowała to dziesiątko i faktycznie, nie wiem ile minęło, czy parę dni, czy tydzień, zrobiłam test i okazało się, że jestem w ciąży. No i przepięknie, bardzo się cieszyliśmy z mężem. No i oczywiście wyszło za niedługo, ja byłam pewna, że będzie chłopak, okazało się, że będzie dziewczynka. No i teraz pytanie, jakie imię ja dla chłopaka miałam, bo był metody na nie, a dla dziewczynki no nie miałam zielonego pojęcia. No i wymyśleliśmy bardzo dużo imion i w końcu mówię do Rafała, żeby on wybrał imię. Wyszło, że będzie Adelaida. No i oczywiście tutaj, jak Cyryl, jak powiedzieliśmy, że będzie Cyryl, to z otoczenia naszego wszyscy mówili Cyryl, że no, co to za imię takie wymyślone. Że no, nie wiem, tak czuję, że to tak ma być, no nie, i ja, że teraz są różne imiona, przecież nikt się z dzieci nie śmieje, że masz takie czy takie imię, no nie. No ale no jednak, no, dawali mi ludzie wątpliwość, czy w ogóle dobrze wybieram, no nie, ale słyszałam, no, ma być Cyryl i tyle. I koniec, kropka. No i faktycznie imię pasuje mu idealnie. Bo Cyryl znaczy chyba w greckim, czy w jakimś języku pan i władca, albo pan pański, należący do pana. No i faktycznie to jest pan i władca. Jest takie dziecko po prostu takie, no, on wie dobrze, czego chce, on to ma mieć. Tu i teraz, nie jakieś czekanie, nie jakaś cierpliwość, on jest władcą po prostu swojego życia. No, a drugie imię właśnie, no to miała być Adelaida. Też bardzo mi się podobało. Nie miałam nic przeciwko temu imieniu, ale pewnego dnia mój mąż wraca z pracy i mówi, nie będzie Adelaida. Ja mówię, że no czemu? On mówi, no bo, no nie wiem, no to imię takie jakieś, nie, nie. Mówię, no to tak powiedziałam, pierwsza moja myśl, niech będzie Marysia. I dobra, Marysia. I koniec, kropka. Skończył się temat, jest Maria. Jest nasza córeczka, ma na imię Maria. Maria Aniela. No i... No i w sumie tyle z tego tematu. Okej. Powiedz mi jeszcze, jak ta właśnie też teraz u was rodzinna wiara wygląda, nie? Z mężem, bo mąż już nawrócił. Mówisz tu właśnie, że modliliście się razem o dzieci. A tak w codzienności, czy jakieś, nie wiem, modlicie się też razem w domu? Jak to wygląda właśnie ta relacja wasza też właśnie z Panem Bogiem wspólnie? Czy coś tam właśnie... Nasza relacja z Panem Bogiem wygląda w domu tak, no rano wstajemy o różnych porach. Nieraz Rafał wyjeżdża wcześniej do pracy, także modlimy rano się osobno. Ale wieczorem modlitwa wspólna. No dzieci jeszcze tak nie uczęszczają, bo nie rozumieją. Ale modlimy się raczej razem. No chyba, że też się zdarzy, że ktoś zaśnie wcześniej, a coś, no różnie bywa. No i też nasz kapłan, przyjaciel, dobry ksiądz Michał, prosił na naszym ślubie, bo nam udzielał ślubu. Prosił, żebyśmy codziennie dziękowali Panu Bogu za siebie. I faktycznie codziennie, no też się zdarzy, że nie wiem, ktoś zaśnie wcześniej, no nie, ale nawet w sercu, w myślach. Ja dziękuję codziennie Panu Jezu, mówię, dziękuję Panie Jezu, że dałeś mi Rafała, dziękuję Ci za mojego męża. I mój mąż zawsze też mi dziękuje za mnie, no nie, błogosławimy się, no i modlimy się razem. Okay. Czasem jest to Pismo Święte, a czasem po prostu zwykła modlitwa. Okay. Także jest modlitwa. No wiadomo, przy dzieciach czasem bywa po prostu, że nie ma czasu dla siebie, nie ma czasu nawet na rozmowę, jest to taka rozmowa w biegu. Ale no, Eucharystia jest, modlitwa jest, także jest dobrze. Tak sobie myślę jeszcze, że co byś chciała powiedzieć takim ludziom, którzy właśnie mogą być w takiej sytuacji podobne jak ty kilka lat temu, czyli mogą być uwikłani w narkotyki, w alkohol, w różnego właśnie ezoteryki, różnego właśnie poszukiwania nie tam, gdzie trzeba. Jeśli by taka osoba na przykład to oglądała, jakby, co byś chciała powiedzieć? No przede wszystkim, że Chrystus jest Zbawicielem i kocha nas taką wielką miłością, że wszystko nam odpuszcza. Daje nam wolność, szatan zawsze daje coś w zamian. Jeżeli mi dawał jakieś dary duchowe, to zawsze mi odbierał albo zdrowie, albo byłam nękana. A Pan Jezus zawsze daje w obfitości, z czystości, z miłości, bo nas kocha. I jeżeli, droga siostro albo bracie, szukajcie tego, nie bójcie się wyjść do kościoła, prosić i wołać Pana Boga, ratuj mnie. Czasem taka najprostsza modlitwa ratunku jest tą najlepszą. I miejcie ufność. Jezu, ufam Tobie, to jest modlitwa przepotężna. I ja nawet dzisiaj zauważyłam, że czasem moja ufność jest tak mała, a Pan Bóg daje niesamowicie dużo i cały czas.
wystarczy mu tylko ufać. I na pewno jestem tego święcie przekonana, jeżeli jesteście w ezoteryce, w jakichś tego typu rzeczach, w takich historiach, to nie macie pokoju serca, że nie macie pojęcia o pokoju w serca, że ten pokój jest bardzo złudny, a Pan Bóg daje prawdziwy pokój, daje czystość i jasność serca. Nagle wszystko staje się przepiękne i zupełnie inne. Czujesz się człowiekiem wolnym przede wszystkim, nic ci nie każe, gwiazdy ci nie mówią, kim masz być, jak masz się czuć, żaden horoskop ci nie powie, co się stanie za chwilę. To wszystko jest totalne kłamstwo szatana. I nie uchwytajcie się tego kłamstwa, bo chociaż jest takie piękne i kolorowe, to na krótką metę. Potem zabierze dwa razy więcej i da dwa razy więcej cierpienia. Wiele czytam w ogóle świadectw ludzi, którzy właśnie przez ezoterykę bardzo dużo stracili. Mhm. I cierpieli i duchowo, i fizycznie, i w życiu działały się przeokropne rzeczy. Ja jeszcze wracając, pamiętam, kiedy bardzo się bałam właśnie tego tematu UFO. Strasznie mnie to przerażało, bałam się wyjść na pole. Jak musiałam iść po ciemku, to po prostu biegłam. I pojechałam raz do jakiego kapłana, żeby z nim porozmawiać. No to powiedział, że może tabletki na uspokojenie. Ja mówię, że żadne tabletki mi nie pomogą. Że tutaj po prostu, tutaj jest tak potężny lęk, że będąc w samochodzie, ja czułam się po prostu prześwietlona. Jakbym po prostu nie mogła się schronić przed złem. Przed złem, które mnie próbuje wystraszyć. I wróciłam do domu, włączyłam sobie taką modlitwę na YouTube właśnie z tej wspólnoty, do której tam przyjeżdżałam. I była właśnie modlitwa uwolnienia. Włączyłam pierwszą, lepszą, jakąś tam z 2010-2012 roku, nie wiem. Taka bardzo stara. I uklękłam na łóżku. No i trzymałam ręce tak, trzymałam krzyż w dłoniach, na sercu. I świeciła się nade mną lampa. No i tak strasznie po prostu szukałam po prostu uwolnienia od tego strasznego lęku. I były słowa kapłana, że Pan Jezus teraz uwalnia od ducha śmierci dziewczynę, która siedzi sama w pokoju, ma pięty blisko kręgosłupa, siedzi na nogach, trzyma krzyż na sercu, a nad nią świeci jedna lampa. I teraz zacznie cicho i pomału łkać. No ja sobie myślę, no nie do mnie, nie do mnie, nie, nie do mnie. Ale nagle takie, że no ja, no do mnie, no nie, zaczęłam tak płakać, zaczęłam się, nie, to nie było uwolnienie, które przyszło, bo znowu tak potężnie, że po prostu totalnie wyczyszczona. Przychodziło to stopniowo, że ja po prostu pomału mogłam wychodzić na pole, mogłam się skupić. Zaczynałam pomału uczyć się w tej ufności, no nie, że mogę spojrzeć w gwiazdy, że nic złego się nie stanie. Bo tak było, patrzyłam w niebo w nocą i ja się bałam. Ja się tak bałam, że ja od razu biegłam do domu. Także no, to była przepiękna łaska właśnie takiego uwolnienia. Trwała ona długo, ale nauczyła mnie właśnie to, żeby ufać Panu Bogu. A trzecią sprawą miałam taką sytuację, że poszłam do sklepu i jest taki miesięcznik egzorcysta, nie wiem czy kojarzysz, jest takie coś, nie, tam jest mnóstwo świadectw i akurat był temat UFO. No więc otworzyłam szybko, jeszcze w ogóle w tym czasie śniło mi się w nocy, że otwieram gazetę i Pan Bóg daje mi wyjaśnienie na ten temat, jak się od tego uwolnić, no nie? I to było takie po prostu, w tym śnie już wiedziałam, że to już, że już wiem, że już będzie to uzdrowione, uwolnione i w tej gazecie czytam, szukam jakiegoś słowa dla mnie. I czytam fragment z Pisma Świętego, że na imię Jezus zegnie się każde kolano, no nie? Czy to istot niebiańskich, czy ziemskich, czy podziemnych, no nie? I tak faktycznie sobie pomyślałam, że faktycznie na imię Jezus zegnie się każde kolano, bo Pan Jezus jest Królem Wszechświata, jak to dzisiaj jest to święto. Dzisiaj jest niedziela właśnie. Tak, Króla Wszechświata, no. Także chwała Panu. Chwała Pan. No. Okej, Sandra, bardzo Ci dziękuję za Twoje świadectwo. Na końcu może pomodlimy się jeszcze, byś chciała poprowadzić tą modlitwę? Boję się. To może jakoś razem, co? To Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy czas z Sandrą. Dziękujemy Ci za Twoje niesamowite łaski, które wylewałaś na Sandrę, na jej rodzinę, na to, że potrafisz wyprowadzić z każdego najgorszego zła dobro. I Ty jesteś najpotężniejszy, Ty jesteś Królem, Ty jesteś Panem. Więc dziękujemy Ci, Panie Boże, oddajemy Ci chwałę i prosimy też za ludzi, którzy będą oglądać te świadectwa, byś okazywał łaskę, okazywał miłosierdzie i potęgę, byś wyrywał z każdej niewoli, byś kruszył kajdany, byś uwalniał wszystkich ludzi, którzy potrzebują uwolnienia i okazywał swoją miłość, bo Ty jesteś chodzącą miłością, ufamy Tobie. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. Nie bójcie się iść za Panem Jezusem. Oje. Dzięki.